Witam Was, moi drodzy, serdecznie. Ja jestem Juken, no i startujemy z 42. odcinkiem z Euro Truck Simulatora 2 z serii Zaczynamy od Zera do Milionera, czyli serii, w której wszystko dzieje się na Waszych oczach i tylko i wyłącznie na odcinkach. No i ten odcinek, moi drodzy, więc 2,5 miliona po ostatnim ogromnym kursie. Tak, pamiętam, deklarowałem i zrobimy to, że stawki, jeśli chodzi o przejazdy o połowę, zbijemy z tej ceny. Już tutaj znalazłem komendę, zobaczymy, czy będzie ona działała, przetestujemy. Natomiast zaczniemy dzisiejszy odcinek, moi drodzy, od inwestycji. No bo 2,5 miliona no nie może sobie leżeć bez sensu na koncie, lepiej, żeby te pieniądze na siebie pracowały. Także zarządzaj garażami, co my tu mamy? Mamy Rzym, który jest mały, no to już mały nie będzie. Czyli mielibyśmy trzy ciężarówki do kupienia. Myślę, że nam tej kasy starczy. I myślę, że przy takiej kasie może zrobilibyśmy tak, że nówki, cewki byśmy kupili tym, którzy dobrze zarabiają, a używane innym. Zobaczymy. Zależy, jaka to będzie różnica w cenie. No tutaj niby jest jakiś tam Mercedes, który nie jest najgorszy. Różnica w cenie jest spora, więc może bez zbędnego zastanawiania się po prostu kupię tego Mercedesa. Jak wiecie, taki plan mam, aby z czasem, kiedy, no zobaczymy, spróbujmy z tym manem też, chociaż on ma troszkę uszkodzeń i się boję tego mana. Ale powiem wam szczerze, o, tutaj jest man też tańszy niż nowy, a nie jest w ogóle prawie uszkodzony. No 50 tysięcy może robić różnicę. Bo generalnie, widzowie, plan jest taki, żeby flota naszych pojazdów już powoli stawała się jednakowa, czyli żeby wszędzie były nówki. No ta renówka, no ona jest chyba troszkę stuningowana, bo ma dosyć mocny silnik. Jakbym miał za nowego mana płacić właściwie tyle samo, a za mocną renówkę tyle, no to kupujemy renówkę, widzowie. Tak jak mówię, przyjdzie czas, w którym kupimy many prawdopodobnie, bądź Volvo, zobaczymy, jaka to będzie flota. Możecie też w komentarzu napisać, jakie macie propozycje. No po prostu, kupimy takie ciężarówki, które później też troszkę im ulepszymy, tym naszym pracownikom, więc spoko. Taki jest zamysł. Pani Sharon od razu, bez zastanawiania, bo ma dwie gwiazdy, znaczy dwa długodystansowce, także bez zastanawiania pani Sharon. Jakby tak dwie były, to bym brał od razu. O, pani Anna. Też bez zastanawiania. Dużo kobiet tu mamy. No i teraz mamy wszędzie już po jednym długodystansowcu. Chyba dwójki nie znajdziemy nigdzie. O, to już tutaj. To już tutaj będzie ciężka przeprawa. No dobra, widzowie, nikt nie ma dwójki. To znajdźmy chociaż kogoś, kto ma jedynkę i. O, tutaj. Delikatny ładunek. No to pani Lisa będzie, myślę, że odpowiednia. Zaraz ich ustawimy, słuchajcie. I co my tu mamy? Mamy jeszcze 800 tysięcy. Zarządzaj kierowcami. Rzym. Lisa. Długodystansowiec. Właśnie mieliśmy przejrzeć naszych kierowców, czy... Okej, długodystansowiec. Tak. Krystian ostatnio ładnie zarabiał. Denis. Kitty, a niech mają. Niech lecą wszyscy na razie. Tutaj jest o wysokiej wartości. Dobrze jest. O wysokiej, okej. O wysokiej. O, Helga wróciła, widzowie. Czy ja jestem ślepy? Słuchajcie, stał się cud, kochani. Helga wróciła. Co to się stało, że Helga wróciła? Przecież... ja nie wiem, teraz to aż z radości skaczę, słuchajcie, może tego nie widzicie, ale słyszycie po moim głosie, słuchajcie. Wróciła Helga. Wróciła Helga, no przecież ja wiedziałem, że Helgi nie... No i zobaczcie, jak Helga ładnie zarabiała. No przecież ja wiedziałem, że Helgi nie zwalniałem. Także powiem wam, że coś tutaj się w tym Eurotrucku haczy. Bo dzieją się, słuchajcie, dziwne rzeczy, słuchajcie, widzowie. Już będziemy musieli to pilnować wtedy. Dziwne rzeczy się dzieją. No ewidentnie jest Helga. Wróciła nasza śliczna Helga.
Mam nadzieję, że nam się będzie starała. Obiecałem jej kupić nową ciężarówkę, to może tak zrobię, widzowie. A jak mamy teraz z garażami? Wszystkie są na full. Oczywiście nie liczymy garaża tego w Poznaniu, bo on, tak jak mówiłem, jego zamysł garażu w Poznaniu jest taki, aby ten garaż był tylko mój. Dobrze, to gdzie byśmy mogli sobie jeszcze kupić garaż? Może wiecie co? Gdzieś tu w Turcji, w Stambule? Ale nie starczy nam kasy. Dobra, no to zrobimy trasę i zarobimy. No to nie ma w takim razie możliwości, żeby Heldze w tym momencie kupić pojazd. Więc poczekamy, zobaczmy jak to wygląda z bankiem. Zróbmy spłatę jednego kredytu, nie ma problemu. Nie ma problemu, niech będzie tylko jeden kredyt, a i tak stan konta jest całkiem, jak widzicie, przyzwoity. Także słuchajcie, nie będziemy Heldze kupowali. Zobaczmy, jaką mamy trasę. Nie wiem, jaką trasę ja bym dzisiaj sobie zrobił. Oj, oj, oj. Ja obiecałem, widzowie. Holender. Ja obiecałem, widzowie, że... Jak się tylko pojawi trasa 5000 plus, to biorę ją z pocałowaniem w rękę bez czekania. Wiecie co? A gdyby tą trasę troszkę, kurczę, jakoś inaczej ustawić. Na przykład z tej Norwegii, żeby jechać jakoś tu i tu, nie byłoby szybciej w ogóle? Niż tak naokoło? Bo nie chciałbym przez tą Szwecję. Wiecie co, zacznijmy tak, możemy zrobić ustaw GPS, czyli to jest Narvik. Zobaczymy, czy się możemy przenieść. No słuchajcie, teraz to się trochę wkopałem, widzowie, bo mówiłem w poprzednim odcinku, aczkolwiek nie miałem takiego planu, aby dzisiaj robić jakąś długą trasę. Nie miałem jakiegoś planu, aczkolwiek z drugiej zaś strony, widzowie, no, słowo się rzekło. To wiecie co? Tak, ulepszać już nic nie ulepszamy, bo nasza ciężarówka po ostatniej trasie spoko. Możemy trochę ją tylko po tej ostatniej trasie naprawić. Też w sumie nie wiem, po co to zrobiłem. No dobra, widzowie, no to będę musiał próbować. Którą mamy godzinę? 4 nad ranem. Gdzie my mamy ten kurs? Bo wiecie co? Mam taki... Znajdziemy inną trasę. Obliczanie... Dobra, 9 km to już z wami podjadę. Słuchajcie, no jedź ty kamperze, ty. Auto naprawiałem przed chwilą. Chłopie, nie widzisz, wyjeżdżam. Słuchajcie, widzowie, bo no średnio mi się ta opcja oczywiście podoba, żeby jechać 5000 km. Z drugiej strony wiemy, jakie to jest opłacalne, bo jak pracownicy fajnie zarabiają. Czekajcie, zobaczymy, czy ta komenda działa. Minutka, widzowie, minutka. Muszę ją tutaj sobie tylko zerknąć. Chodzi o to, że ile to zlecenie kosztuje? Dobra, widzowie, zobaczmy jeszcze jedną rzecz, bo to muszę przed wzięciem zlecenia. Zlecenie jest na 780 tysięcy, czyli jeśli zbijemy o połowę, to będzie tam 300 z hakiem. To już według mnie będzie uczciwe. Tylko jak ta komenda, widzowie, wygląda? Czekajcie, muszę sobie tu wpisać G. Faktor. I teraz tak, jedynka to jest normalnie, a ja bym chciał o połowę, czyli 0,5. O połowę chciałbym po prostu... Oj, chyba w kogoś przydzwoniłem. A może nie? Zobaczmy teraz rynek pracy. Nie no, widzowie, to coś się skopało. Jak? Ja to coś źle kliknąłem. W życiu ja nie pojadę za 1000, teraz to ja popsułem. Czekajcie, czekajcie, ja tu coś popsułem, widzowie. Blender, jak ja to zrobiłem teraz? Co, czekajcie, bo teraz to jest popsułem. G, income, aktor. No 0,5 może 5. Teraz nie wiem, czy ja to... Czekajcie, czy ja to uruchomiłem, nie? Może tak trzeba.
No bo nie, no słuchajcie, według mnie to w ogóle nie ma opcji, żebym ja miał jechać za 1000 zł taką trasę, aż takim hardkorem nie jestem. To nie, no popsułem, widzowie, popsułem. Ja pierdzielę, popsułem. Chciałem połowę kasy, a tu... To może spróbujmy jeszcze raz. I zróbmy tradycyjnie. No jeden to jest tradycyjnie. Jeden to jest tradycyjnie. No ale czemu 0,5 to jest połowa? No i teraz to się w ogóle popsuło. O ja pierdzielę. A może to trzeba wyjść z Eurotracka? Czekajcie, widzowie, zrobię reset. O kurczę, żeby teraz nam się nie okazało, że nam w ogóle to zlecenie zniknie. No dobra, no to weźmiemy najwyżej inne, trudno. Ja nie muszę takiej długiej trasy dzisiaj robić. Nawet nie wiem, czy mi się chce, no bo 5000 km, może to sobie po prostu... Myślę, że jeszcze się trafi. Jak to było w tym Job, czyli ostatnia szara komórka. Trafi się, Lusiu, jeszcze. No nie, no popsuło się, widzowie, całkowicie. Nie, słuchajcie, to w ogóle nie ma opcji, żeby jechać tutaj. Ustawia stawkę za każdy przejechany kilometr. Wartość 1 odpowiada domyślnej stawce. Nie da się z tym poleceniem zwiększyć stawki. No ja nie chcę zwiększać stawki, chciałem zmniejszyć. No ale ludzie kochani, nie na ten. Nie na tyle. Tysiąc złotych za taką trasę, to by było złodziejstwo, widzowie. To ja bym więcej wydał na paliwo. Dlatego jestem przeciwnikiem... Nie, trąb mi tam, gościu. Dlatego, słuchajcie, jestem przeciwnikiem tego moda realna ekonomia. Na dwa sposoby próbuję. Może jeszcze tak, 1-0 trzeba może wpisać. Zobaczmy teraz, bo jak się popsuło, to będzie nieudany odcinek. No ja w życiu nie pojadę za 1000, widzowie. No to nie ma szans. Czekajcie, może to trzeba zresetować jakoś według ceny. Gdzie? Wszystko teraz się popsuło. Wszystkie się popsuły, widzowie, teraz. Po co ja to grzebałem? A czekajcie. A jakby wpisać 0,01? Co to zmienia, jak wpiszę 001? No to zmienia to, że... Że miałbym za... Ale to nadal jest nieuczciwa stawka, widzowie. Za 5000 km, za 10 tysięcy to ja w życiu nie pojadę. To nie ma szans, to jest w ogóle głupota. To czekajcie, to jeżeli tak zadziałało... Zrobiłem 0,01, no to zróbmy 0, przecinek, może 50 trzeba wpisać, a nie 0,5, nie wiem. Może 0,50 trzeba wpisać, nie? Nie wiem. Wychodziło, że... No i znowu się popsuło, zobaczcie. Jak zrobiłem 0,50, to się zrobiło znowu 1000, a było już 10 tysięcy. Ludzie, co jest z tym, kurde, panelem nie tak? Ja zawsze muszę mieć jakieś przeciwności, nie? No to czekajcie, no to co ja tu jeszcze mogę wpisać, no... Jeśli jeden jest normalnie, a po prostu zwykłą jedynkę, to już zostawimy normalnie. Widzieliście, że chciałem, ale to się teraz tak popsuło, że nie chcę nawet zresetować. Widzicie? 1000 zł. No ludzie, no przecież za 1000 zł to my nie pojedziemy. Jeszcze ostatnia próba. 1,00. Może tak. Jeszcze dla pewności... Bo to raz działa, słuchajcie, z FastStore.
Raz działa, słuchajcie, bez znaku, bez tego. Bez nawiasu, raz działa z nawiasem. Ja tam nie wiem, się nie znam. Spróbujmy 1.0.0. No, najwyżej wróci nam do tradycyjnej i nie będę grzebał. No ale nie wróciło, zobaczcie. Zbiornik, kurczę. No nie, no ludzie, ja nie pojadę za 1000. Halo, no to mamy odcinek nieudany. I po co ja to nagrywam? Teraz jest pytanie widzowie, nie? Po co ja to nagrywam? A już byłem gotów jechać, słuchajcie, te 5000 kilometrów. Ostatnia próba. Ostatnia próba. No nie wiem. Spróbujmy może tak. Jeśli działało cicho tam 1.01, to może 1.10 albo 15 na przykład. Znaczy 0.15 w ten sposób. To się nic nie zmienia. No dobra, bo może wiecie co, też trzeba czasu, żeby to się coś aktualizowało, natomiast ja tak, no nie wiem, dobra, spróbuję do tego dojść, to ja słuchajcie, spauzuję na chwilę nagranie, no bo nie wiem jeszcze jaką decyzję podejmę z trasą, skoro i tak już tyle czasu straciliśmy na ten, to może wezmę krótszą, natomiast spróbuję to naprawić widzowie, tak? Spróbuję to naprawić. No dobra widzowie, dobra, no naprawiłem, no chciałem zrobić połowę wartości, na 1.0 działa. I nie wiem, czy jest sens w ogóle jeszcze tu bawić się i grzebać. Także słuchajcie, jedziemy po to zlecenie, no już trudno. Do roboty. Jedziemy po to zlecenie, które wzięliśmy i... zrobimy tą długą trasę, natomiast... natomiast nie będę... coś może źle komendę wpisałem, nie wiem. Chociaż z drugiej strony widzieliście, jak wpisywałem i... I tam są kropki, więc raczej dobrze wpisywałem. Natomiast co ja bym tu widzowie też zrobił takiego, to chyba będę żałował tej drugiej trasy. Ale może expa nam się uda wbić. Właśnie mieliśmy przejrzeć, ale dobra, niech to będzie niespodzianka. Zobaczymy, czy nam się uda wbić exp, czy nie. Już tu w zasadzie nie będę nic grzebał. Dzisiejszy odcinek będzie no... tym, w którym będę trochę mniej gadał, bo już mnie troszkę gardło boli po tych ostatnich długich odcinkach. Dużo ostatnio nagrywałem, także dziś sobie po prostu traskę machniemy bez zbędnego gadania. A wiem, co miałem zrobić. Dobrze. Weźmiemy zlecenie, widzowie, i spróbuję ustawić troszkę inną trasę na GPS-ie. Żeby po prostu odkryć nową część mapy. Już tam pal licho, jak to na kilometry się przełoży, chociaż nie wiem, czy na exp to wtedy wpłynie, jeśli będzie dłuższa trasa. Natomiast też zobaczymy, ile mamy czasu. Właśnie tu musimy też zobaczyć, do kiedy mamy ten towar dostarczyć w ogóle. Już trudno, bierzemy 5000. Mówiłem, że jak będzie 5000, to biorę i... To jest to. No tu jest na 3000, ale przez Litwę, Łotwę, także ja bardzo podziękuję. Już robimy przyjmij zlecenie. Znaleziono sygnał GPS. System gotowy do pracy. Postaram się tylko, widzowie, jedną rzecz, którą będę chciał zrobić, to po prostu postaram się zmienić troszkę trasę, żeby... Gdzie to jest ten towar? Tu chyba w jakimś... Czemu tak dziwnie stoi? To jak ja to mam? Ja pierdzielę, ale mi zrobili wyzwanie, widzowie. Patrzcie to, no nieźle się szykuje to zlecenie. Ja mam od tamtej strony chyba wjechać w garażu. Ciekawe, czy mi się otworzą drzwi. Ej, Gostek, otwieraj mi. Ej, tego, czegoś takiego, słuchajcie, jeszcze nie miałem. Teraz pytanie, czy się drzwi otworzą. Tam brama, jak to woli. Zaraz pod pociąg wjedziemy. Słuchajcie, tu nie ma wjazdu, widzowie. Chyba nie otwiera ta brama, ale numer. No się zaczyna ciekawie, nie? A jest, otwiera się. Dobra, jest. Uff.
Już miałem stresa, nie? Mówię, ładnie się... Pierwszy raz coś takiego się... Pierwszy raz widzowie z czymś... Okej, ruszajmy. Pierwszy raz, słuchajcie, z czymś takim się spotykam. Słuchajcie, ja bym chciał zmienić sobie trasę, bo... Aha, ale tu nie ma trasy, żeby tutaj gdzieś jechać. Gdybym ja tą trasę chciał tak przesunąć... Aha, czyli inaczej nie można. A, bo tu bym promem płynął wtedy. O to chodzi, to bym przepłynął promem. No dobra, ale byśmy nowej trasy dużo odkryli, nie? Widzowie, nie patrzę w tej chwili na kilometry już tak chamsko. Tutaj widzę, żebyśmy odkrywali dużo trasy. A tu już de facto jest odkryta. No chyba, żebyśmy przez Madryt jechali. Akurat bardziej miałem... A, bo tak mi przesunęło. Paryż. No teraz nie wiem, czy to jest odkryta trasa, czy nie. Nie widzę za bardzo. Jak już, to tu bym wolał jechać. Aha, nie pojechałbym. Czekajcie. Jeszcze raz, widzowie. Jeszcze raz. Od samej góry sprawdźmy. Nie chciałbym przez tą Szwecję tu lecieć. Wolałbym lecieć tutaj. Czyli tutaj prom nas by. Zróbmy resetuj nawigację. Czyli tu do promu. Później wysiadamy z promu, lecimy tu. Dobrze. Okej. Lecimy tu. To jest mój taki kaprys, widzowie. Chociaż zobaczcie, nam się trasa nagle skróciła z 5000 kilometrów. Nagle nam się trasa skróciła. To tu bym chciał przez Luksemburg lecieć. No już dobra, niech będzie tak. Już niech będzie tak. No to tu już bym wolał sobie polecieć do tej Saragossy, czy jakkolwiek to się źle. O, Madryt. I Cordoba. Ile mamy? 5100. No dobra, czyli wyrównaliśmy. Ale czy widzicie, pogrzebałem w GPS-ie i nagle nam się trasa, widzowie, troszkę skróciła. Ale mi też chodziło, wiadomo, o to, żeby coś tutaj poodkrywać, nie? Tu w Niemczech chyba nie będziemy nic grzebali. Nie chcę mi się tej mapy przybliżać, bo się boję, żeby mi Eurotracka nie wywaliło, bo tak też bywa. No dobra, najwyżej się na minę wkopałem. Najwyżej będę, widzowie, tego żałował. Raz się żyje, prawda? Słuchajcie, raz się żyje, najwyżej będę tego żałował. Jedziemy z tym koksem. Na razie o spaniu nie myślimy, zobaczmy tylko za ile. Za 8 godzin muszę się przekimać. Dobrze, na razie sobie 8 godzin pojedziemy. Gdzie tu jest wyjazd z tego? Czekajcie, tędy wjechałem? O kurde. Niezbyt komfortowy wyjazd, słuchajcie, mi tu dali. Będę musiał się... A wiadomo, widzowie, że dobrze by było auta nie uszkodzić. A czekajcie, może tu jest wyjazd. Fajnie by było nie uszkodzić auta, nie uszkodzić naczepy, żeby... Dobra, tu jest wyjazd. Żeby oczywiście nasz towar dał nam dużo expa, więc nie możemy tutaj się bawić w szkodników i uszkadzać. Nie wolno. Nie wolno, widzowie. Dobra, muzyczka. Przeliczam trasę. Tam nic nie przeliczaj za dużo. Wiecie, muzyczka, dobra, od początku damy. Już trudno. Może się trochę, widzu drogi, wkopałem właśnie. Może tak być, że będę tego żałował. Trasa mniej więcej się zgadza z tą początkową. Bo jest powyżej 5000, aczkolwiek... Mówię, założenie było takie, żeby dużo odkryć nowych terenów. A spokojnie sobie pojadę. Nie wiem, czy jest sens to rozbijać na dwa odcinki, nie widzę sensu. Po prostu lecimy i tyle. Przygotuj się do skrętu w prawo.
Chciałem tej Norwegii też trochę, wiadomo, terenów poodkrywać. Chciałem w ogóle, no bo wiecie, że pracuję dosyć intensywnie na tym, żeby na żółto nam się mapa zaznaczała jako odkryta. Dlatego postanowiłem takie pierwsze szaleństwo zrobić w postaci odkrywania terenów. No, może będę żałował, no. Różnie to może być. No, fajnie, fajnie się zaczęło, widzowie. Będę żałował. Uszkodzenia 63%. No to chyba serwis, nie? Nie, no nie wierzę. Naczepy też? To jeszcze towaru. Wiecie co? Po herbatę sięgałem, widzowie. Sięgałem po herbatkę. Bo miałem mikrofon wyciszony, chciałem się napić herbatki. Sięgam po herbatkę, a tu takie coś. Fajnie się zaczęło. No dobra, ostatnio, słuchajcie, zarobiliśmy sporo, jakby, no... Ja nie chcę robić długiej trasy, jeśli miałbym mieć uszkodzenia towaru, nie? Auto i tak będzie trzeba naprawić. A tu jest serwis. Dobra, był serwis, widzowie. Trudno. Jakby, no, życie, nie? Życie, widzowie. Poczekajcie, po której tej stronie ten serwis? Po prawej czy po lewej? Bo już w końcu nie wiem. Tutaj, w stacji benzynowej. Szukanie nowej trasy. Dobra, już widzę. Co już trudno, widzowie, no. Co ja mam wam powiedzieć? Nieważne, znajdę nową trasę. Naprawimy auto, bo i tak trzeba. Życie, no, to jest życie. O kurde. No to wyzerowaliśmy kasę na koncie. No dobra, przyjmijmy, że ta strata nam... Znaczne zużycie pojazdu, no ale przecież ja już naprawiłem. O czym ty do mnie rozmawiasz? Dobra, niech będzie, widzowie, że... Trudno, będę na minusie. Niech będzie, że przez to, że... Słuchajcie, widzowie, niech będzie tak, że o kurde, 4% mam towar uszkodzony już. To już źle jest. To już jest źle. Ale trudno, podjąłem się, to muszę. Słuchajcie, moi drodzy. Sprawa wygląda bardzo prosto. Jak widzieliście, bardzo chciałem zniżyć wartość zlecenia. Nie udało mi się. Więc skoro takie straty wygenerowałem, naprawiłem za to ciężarówkę, słuchajcie, to powiedzmy, że biorę to na klatę, tak? Że po prostu na tym zleceniu jakby zarobię też teoretycznie połowę, no bo wiadomo, no połowę już wydałem na naprawę. Martwi mnie tylko wynik końcowy, jeśli chodzi o EXP, bo to już nawet nie chodzi o kasę, a o EXP. To mnie martwi, bo będzie niestety... no spory minus, spora kara za uszkodzenia, nie? I to jest jedyne, no przez taką głupotę tak naprawdę. Tylko po to, tylko dlatego, że słuchajcie, po herbatkę sięgałem. Że marnie widzę tą trasę 5000, jak się tak zaczęło. A, to jest ta imprezownia, Balangen. Słuchajcie, to jest ta miejscowość Balangen, zobaczcie, Polacy przyjechali tutaj. Flaszkę przywieźli Norwegom, postawili aż im pomniki jakieś z kamienia. I nazwali na cześć Polaków Balangen, miejscowość. Nie wiem, czy ja dobrze jadę w tym momencie, ale wydaje mi się, że tak, bo tak w tą stronę wczoraj jechaliśmy. Przyjazd w piątek, przyjazd we wtorek. No dobra, już tam zobaczymy. Teraz nie będę analizował. Kończyliśmy tutaj odcinek właśnie, jadąc tędy. I no będzie tutaj dosyć mocno zakrętasowa droga. Będę pewnie tego żałował, ale z drugiej strony już Norwegię fajnie odkryjemy. To głównie też chodziło o odkrywanie tras. Nawet słuchajcie, nie chcę patrzeć na ten dystans, jaki mi tam pozostał do przebycia, bo to szkoda nerwów.
Nie, dziś naprawdę będziecie, widzowie, mieli odcinek z mniejszym natężeniem, jeśli chodzi o moje komentarze. Ale wziąłem, słuchajcie, to zlecenie między innymi też po to, żeby... Bo i tak wbijemy ładnie expa. Z drugiej strony, żeby nabić ciężarówce przebieg, bo pamiętajcie, że mam challenge, że do końca marca chciałbym mieć 50 koła przebiegu wbite. Przecież kupowaliśmy nowe te Volvo, więc to też jest jakby no... w ramach challenge'u, prawda? Już tam palicho z kasą, bo jesteśmy na minusie. Ale w tym czasie oczywiście, kiedy my będziemy jeździli, to nasi pracownicy będą zarabiali i to też jest dość, myślę, tutaj istotne. Już na mandaty nie patrzę w tym odcinku, widzowie, nawet się nie zastanawiam, jak to będzie z mandatami. Czekajcie, bo tu mi gościu zastawił gnojek jeden. Oni tu mi korek robią. Muszę tu jechać. W porządku, znajdziemy inną trasę. Dobra, wsiądziemy na prom, podpłyniemy tam, gdzie mamy podpłynąć. Czyli tu chyba mamy. Nie, to coś mi tu... Dobra, nie będę analizował. Nowej trasy. Nie będę analizował, widzowie. Po prostu mam jechać. Ta sekwencja cały czas jest ta sama. Ostatnio tędy jechałem, też tu był wypadek na parkingu, więc... To jest niefajne, jak sekwencje są cały czas te same. A dni mijają, a jakby cały czas animacja jest ta sama, także bez sensu, widzowie. Jak tam z paliwem? No na razie o paliwo się nie martwimy, o spanie też nie. Na razie sobie przygrzejemy. Po tej stuczce rozumiecie, że mandaty mam w dy. Raczej się będę starał, żeby pracownicy mi ten debet szybko spłacili. Wątpię, aby udało się po takiej trasie milion. Chociaż może jest szansa, słuchajcie, że milion będzie na koncie. Białe Seaty Toledo zawsze coś na tej drodze mi odwalają. To się zazwyczaj się wloką. No jedź ty, seaciarzu, ty. Szczęście, że nie mam widoczności. No właśnie. Dzięki tej trasie, widzowie, no bo wiecie, miałem wybór jechać przez Szwecję po raz, nie wiem, piąty czy szósty i stwierdziłem, że zmienimy trasę, żeby odkryć coś w Norwegii, mimo że oczywiście te trasy nie są to jakieś idealne, bo są zakrętasowe. Ma to też swoje plusy, widzowie, takie krajobrazy, widoki, prawda? A na pewno do odkrycia mapy będzie dla nas to bardzo korzystne. I teraz muszę dbać o moją ciężarówkę, bo ona, jak widzicie, jest w stanie no, idealnym po naprawie. Wszystko ma naprawione na 100%. Więc już muszę o naszego Volvusia dbać. Ciekawe, czy się w Norwegii będziemy przekimywali, czy w innym kraju. Nie wiem, ile nam tam starczy czasu na jazdę. No!
za kretyn. No to przez tego debila, no. Hamowałem. Powinienem go teraz z drogi zepchnąć. Gdyby mi nie było szkoda ciężarówki, która jest świeżo co naprawiona. Ja mu trąbię, żeby jechał szybciej, a Gostek mi zahamował. Ten tutaj gnojek jedzie. Widzicie znowu? No i teraz, o i teraz go z drogi a tam pierdziele uszkodzenia naczepy. I tak będzie kara i tak. Zepchnąłem gościa z drogi, przynajmniej czuję satysfakcję. Za karę. O, pierwszy ładny przychód, Jano zarobił. Fajną kasę, tam jest droga jakaś chyba ślepa, bo nie widzę jej na mapie. Dobra, widzowie, odrobimy. Przecież czy my musimy każde zlecenie mieć. Mi tylko o exp tak naprawdę chodzi, więc już tej naczepy nie uszkadzać i tego ładunku. 4% mamy, czyli no tam 4% to może być dużo expa kary. Może być nawet 1000 expa na minusie. Niestety. Ja też nie patrzyłem, czy to zlecenie było jakieś delikatny ładunek, czy miało jakieś dodatkowe walory. Jedź ty autobusiarzu, no przecież ja tu rowerem szybciej bym jechał. A spierdzielaj. Powiesił się gdzieś na robotach drogowych chłop. O, już mamy już spadło poniżej 5000, więc już jest git. Oj! Dobra, wiecie co? Ja coś marnie widzę dzisiejszy kurs. Wszystko przez tą herbatkę dzisiaj. Ewidentnie poszło nie tak. Ja żałuję, że wziąłem ten kurs, bo to teraz dotarło do mnie, ile to jest jeszcze godzin jazdy przede mną. A jakby generalnie kurs chyba lepiej byłoby, wiecie co, nawet nie wiem, czy nie lepiej byłoby za ten kurs po prostu dostać karę za zrezygnowanie, która by tam 50000 wynosiła. I nie wziąć po prostu innego, krótszego. Bo to my będziemy na darmo jechali generalnie, skoro i tak będzie kara za exp. Aha, dobra, znowu herbatkę. Stój! Nie, wiecie co? Ja dzisiaj, widzowie, ewidentnie nie mam... Ja dzisiaj ogólnie nie mam weny na taki długi kurs. Po prostu skończymy to z minusem, trudno, do auto naprawione, zrezygnujemy z tego zlecenia, ja to w następnym odcinku nadrobię, może i biorąc długi kurs, jadąc grzecznie, kulturalnie i nadrobiając exp, natomiast to nie ma sensu, dzisiaj to nie ma sensu ten kurs, ważne, że kupiliśmy po prostu pracownikom ciężarówki, możemy jeszcze sobie sprawdzić na pocieszenie, co będziemy mieli do zrobienia, no to myślę, że jak się postaram dobrze, to w następnym odcinku wbiję ten poziom, więc spokojnie, tak to mogę wam obiecać. Mapa, jak widzicie, eksploracja cały czas rośnie. No i to tyle. I przy tym po prostu pozostańmy. Gdzie to się rezygnowało ze zlecenia? Chyba tutaj. O, 55000, no i dobrze, widzowie. Trudno, 55000 kary, ale przynajmniej expa nie stracimy. Wiecie, to jest jakby poniekąd... świadoma moja decyzja, tak? Gdzie my tu mamy jeszcze jakiś parking? Nie mamy, nie? Słuchajcie, to jest moja jakaś tam świadoma decyzja, widzowie, bo... Wybrano cel. Zobaczcie, no okej, jestem w plecy 50000, zgadza się. Za naprawy też jestem coś tam w plecy. Ale pamiętajcie, że jestem do przodu exp, tak? No bo skoro przydarzył mi się ten niefart Stefan, a znacie moją zasadę, że jestem przeciwnikiem brania save'ów w takich przypadkach, no bo to ja nawywijałem, to ja sięgałem, widzowie, po herbatę, to ja przydzwoniłem, to Eurotrack nie ma z tym nic wspólnego kompletnie, jest w 100% moja wina. Mogę sobie to tłumaczyć herbatką, ale z drugiej strony zawsze będzie, widzowie, odpowiedź, kto mi kazał tą herbatę sięgać w czasie jazdy, prawda? Rozumiecie?
Więc odpowiedź jest, myślę, że argument podany przeze mnie jest dość konkretny, więc ja biorę za to odpowiedzialność. Pierwszy raz właściwie w historii odcinków, jakby ktoś się pytał, gdzie jadę, to na parking zatankować i się przespać, żeby pracownicy coś odrobili ten minus, żeby następny odcinek zacząć tak w miarę okej, okay, żebyśmy mieli na szybką podróż i nie musieli pożyczać. A przy okazji podjadę do serwisu i zobaczymy, widzowie, ile... Zadanie wykonane. Odmeldowuję się. Dobra, Iwona. Przy okazji się przekonamy, słuchajcie, w serwisie, ile nas będzie kosztowała naprawa. I czy w ogóle damy radę coś naprawić. To będę wiedział, ile od naprawy nawyrządzałem szkód i to będzie dla was też dobry argument, że ja dzisiaj się nie nadaję do długiej jazdy. Po prostu gdzieś jestem chyba, wiecie co, zmęczony po wczoraj, bo dwa dni pod rząd, no w Eurotrucku robili... Dwa dni pod rząd robiliśmy te bardzo długie trasy w Eurotrucku, nie? I coś czuję, że chyba takie zmęczenie materiału na skanie, ale już odkryjemy tą skanie, spoko. Takie, wiecie co, takie chyba zmęczenie po prostu materiału. Ja nie jestem jakimś takim, nie wiem, trackerem, żeby non-stop to tylko jeździć. I chyba po prostu dzisiaj czuję, że jeden dzień przerwy mi ewidentnie nie zaszkodzi od tras, takich dłuższych. A obiecuję wam, że zrobię następnym razem. No i widzicie, jak ja jeżdżę? Jakby nagle hamulce mi przestały działać, słuchajcie. Wszystko mi nie... Wszystko, kurde, działa na moją niekorzyść. Dobra. Kończymy odcinek, słuchajcie, na tym, że podjadę zatankować się, przespać się i naprawić się. Trzy rzeczy na koniec zrobimy, widzowie. Trudno, poniosę jakieś tam konsekwencje swoich czynów. Nie każdy odcinek musi być udany, ale obiecuję, że będę chciał zrobić taką długą trasę 5000. Myślę, że się jeszcze trafi. Widzicie, bo mnie to... Ja staram się być słowny, tak? Co innego, jak tam się zastanawiam, zmieniam zdanie, a co innego, jak obiecuję. Tak? No i pamiętam, widzowie, że no to jednak gdzieś tam wam obiecałem i powiedziałem takie coś, że... O kurde, jeszcze 30 tysięcy do... 30 tysięcy w plecy. Jak wam mówiłem, że bardzo bym chciał... znaczy nie, no nie, że mówiłem, bo to nie było mówione, a to było obiecane, a to jest jednak różnica, widzowie. Że obiecałem wam, że jak tylko zobaczę trasę, która będzie miała 5000 plus, no to zaraz po prostu tą trasę będę robić, nie? No i dzisiaj tak bardziej pod obietnicę poszedłem, żeby dotrzymać słowa, a kompletnie nie czuję się na siłach. Ale wiecie co, widzowie, przejrzyjmy się, a właśnie, my dzisiaj możemy się przespać. Słuchajcie, trzy razy. Skoro to już jest odcinek techniczny. Tylko wiecie, co mnie ciekawi, widzowie? No, już mamy mniej minusu. Ciekawi mnie to, że nam się pojawiła nasza Helga. Ja nie wiem, czy ja ostatnio nie widziałem. Zobaczmy. Scarlett, ładunek o wysokiej wartości jeszcze nie osiągnęła. To musimy przejrzeć, żeby tutaj nie było... Żeby tutaj nie było jakichś jaj. Ale zobaczcie, widzowie, że naprawdę Helga jest. Jak ta Helga mnie, zobaczcie, cieszy, nie? Tutaj trzeba pani zmienić. Widzicie? Dlatego tu przeglądamy, żeby... Przeglądamy to, żeby tutaj jakiś jaj nie było. Dobra, to tyle, moi drodzy, w tym odcinku. No przynajmniej macie ze mnie bekę, że się coś nie udało, coś poszło nie tak. Próbowałem, chciałem, ale... Na dłuższą trasę jednak mentalnie muszę się nastawić. Także do zobaczenia, drogi widzu, w następnym odcinku, ale będzie mi mimo wszystko bardzo miło, jak za to na pocieszenie zostawisz mi łapkę w górę i komentarz pod filmem dla lepszych zasięgów. No, czuję, że zawiodłem, ale wiem, że... jeszcze po chorobie ta koncentracja tak nie wróciła. Ale wiem, że nadrobię. Obiecuję. Dobra, to trzymaj się, cześć.